Informacji, którą przywiozła Pani wczoraj z Wrocławia, może okazać się, że Lubawka stanie się stolicą skoków narciarskich, w ogóle kombinacji norweskiej na Dolnym Śląsku. Bardzo bym tego chciała. Nasza skocznia, chociaż w fatalnym stanie, podlega mocnemu remontowi, jest w stanie wziąć na siebie całe zadanie zorganizowania skoków narciarskich plus jeszcze ewentualnie kombinacja norweska. Tak, wczoraj byłam na spotkaniu z marszałkiem Przybylskim i z marszałkiem Michalikiem, gdzie dostaliśmy informację, że Dolny Śląsk ma organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i że Lubawka jest wśród kilku miejscowości z terenu Dolnego Śląska, która będzie w tej olimpiadzie uczestniczyć. U nas będą skoczkowie i u nas najprawdopodobniej będzie kombinacja norweska. Wiąże to się z koniecznością wyremontowania skoczni dużej i w przyszłości, w przyszłym roku zrobienia, wybudowania całego kompleksu małej skoczni. Na remont skoczni dużej dostajemy kwotę 140 tysięcy złotych. Według oceny tutaj budowlańców, konstruktora, który już zrobił pewne przymiarki, będzie to kwota wystarczająca do tego, żeby można było to zrobić. Ja już wcześniej, od początku października miałam takie sygnały, robiłam rozeznanie w zakresie możliwości technicznych wykonania remontu tej skoczni i wiem, że jest ona możliwa do zrobienia. Jesteśmy przygotowani praktycznie do remontu skoczni już w tej chwili. Są zgłoszone roboty budowlane, tak żeby przepisy były zachowane i na początku listopada przystąpimy do wykonania niezbędnych prac, które muszą być już teraz zrobione. W następnej kolejności będzie robiony sam najazd i wykonana będzie przenośna wieża sędziowska, bo tylko na taką jesteśmy w stanie ją zrealizować przy tym stanie technicznym, jakie są fundamenty, stopy tej starej wieży, która została rozebrana. Tam zostały stopy, które można w jakiś sposób zaadaptować do potrzeb nowej. Dwa ważne pytania o pieniądze i terminy. Ile do tego gmina musi dołożyć? No i jak wiem, czasu pozostało niewiele. Pytanie, czy zdążycie? Zdążymy, tak jak mówię, od początku października już w tym zakresie działam. Ile dostaniemy pieniędzy? Dostaniemy pieniędzy 140 od marszałka. To jest wkład w całą inwestycję. Całość mała plus duża to jest około, szacujemy na 180 tysięcy, więc z tego różnica wychodzi, że 40 tysięcy zostaje po stronie gminy. Z tego można dużą część zaoszczędzić, tak kolokwialnie mówiąc, wykonując te zadania siłami chociażby pracowników interwencyjnych czy pracowników z Miejskiego Ośrodka Kultury. I takowe rzeczy będziemy robić właśnie. Najpierw stadion, teraz skocznia, co dalej? Ojejku, pomysłów mam co niemiara. Muszę się wkomponowywać i wkomponuję się w takie przedsięwzięcia, które są potrzebne nam w Lubawce, a na które można zyskać pieniądze zewnętrzne. Ten wskaźnik zewnętrznych środków do naszych jest na tyle ciekawy i na tyle atrakcyjny, że należy to wziąć, bo grzechem byłoby tego nie zrealizować. Przy okazji jest szansa na wypromowanie gminy Lubawka jako gminy sportowej i z tego się ogromnie cieszę, bo to daje naprawdę takiego dobrą motywację do dalszego działania, do dalszego ściągania środków zewnętrznych właśnie na ten sport. Gmina powinna robić infrastrukturę, a takie kluby sportowe ten sport powinny właśnie krzewić i uprawiać go. Warto powiedzieć też o tym, że gdyby nie ta informacja, gdyby ta okazja, to najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie udałoby się wyremontować skoczni. Ze środków własnych? Nie, absolutnie. To jest niemożliwe. Tylko i wyłącznie przy takim wsparciu zewnętrznym można pokusić się o reanimację właściwie tej skoczni. Skocznia, gdyby nie tegoroczna olimpiada, znaczy przyszłoroczna, przepraszam, tegorocznej zimy olimpiada, upadłaby chyba bardzo szybko w zapomnienie, bo jej degradacja byłaby jeszcze większa, jeszcze szybsza.